siłę tam. Po drodze kilka razy strach zajrzał mi w oczy. Tu kamer gra, tu mną rzuca, tu korytuje. Ups! Mogłem tylko skręcać w prawo. Musieli uznać to za niezły cyrk. Przekalibrowywałem rozbuka. I tak mówię wam! Bo gdybym złapał kolejną gumę, no to już bym w ogóle nie dał rady jechać. Jechałem maksymalnie, myślę, trudno. A ta kama dzisiaj pogroziła mi palcem. Groziła nawet kilka razy, bo na 420-kilometrowym odcinku już po 40 kilometrach złapałem kapcia z tyłu. Ups! I przecięta tak, zobaczcie. Natychmiast po dosłownie 200 metrach się zatrzymałem, żeby go naprawić, z przekonaniem, że wszystko będzie dobrze, chociaż oczywiście trochę mnie denerwowało, że stracę na to kilka minut. Naprawiłem, po około 20 km wypluło sznurki, najpierw dwa sznurki, które włożyłem, to są takie specjalne do naprawiania. Później założyłem po raz drugi trzy sznurki, no to było mniej więcej na 65 km. Na 85 km założyłem cztery sznurki. No ale niestety na około 100 kilometrze powtórzyło się to po raz trzeci. Nie miałem już więcej, musiałem sobie zostawić w rezerwie kolejne 6 takich nagumowanych sznurków do naprawy, bo gdybym złapał kolejną gumę, no to już bym w ogóle nie dał rady jechać. Miałem nadzieję, że na neutralizacyjnej dojazdówce po odcinku naprawię. Trafiłem do warsztatu wulkanizacyjnego takiego przy drodze, ale okazało się, że nawet nie mają no po prostu nic kompletnie, żadnych narzędzi. Wszystko tylko co mają to w jakimś opłakanym stanie końcówki do samochodów ciężarowych. No i musiałem podjąć decyzję, czy próbować to naprawiać gdzieś jeszcze na stacji, używając jakichś narzędzi. I zdecydowałem, że ponieważ nie ma tam nikt narzędzi i najprawdopodobniej nie uda mi się tego naprawić, a stracę tylko dużo czasu, po raz ostatni naprawiłem jeszcze na chwilę tymi narzędziami i sposobami, które miałem w dyspozycji. No i wjechałem na drugi odcinek specjalny, na odcinek, który miał ponad 200 km. Po 20, może 25 kilometrach było dokładnie to samo i od tego czasu jechałem znowu na kapciu. Mogłem tylko skręcać w prawo. W lewo nie mogłem, bo jak zacząłem w lewo skręcać, to mnie wynosiło i pchało mnie do najgorszych dziur. Przejechałem 360, 370, może 380 kilometrów dzisiaj na tylnym kapciu. Jeździłem tak. Ci, co stali na trasie, musieli uznać to za niezły cyrk. Przekalibrowywałem rozbuka, rozumiesz, no bo jak robię koło po wydmie, no to musiałem korygować. Ciekawe, czy ktoś taki odcinek na Atakamie przejechał bez powietrza z tyłu na felce i zdartej oponie. Tu kamel gras, tu mną rzuca, tu koryguje. Myślę, że w sumie mam tak, prawym 0, w lewym 12 po 6, czyli idealnie, nie? Ale nie byłem w stanie schodzić, po prostu musiałbym stanąć pod górę koniec. No a tu wszędzie pod górę, rozumiesz? Gość jedzie, 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 nagle go ściąga i pętelka w prawo i kółeczko po tym i znowu kółeczko i znowu w górę i znowu pip, w prawo muszę i muszę i tak mówię wam pip i później znowu pip. W końcu jak było tylko trochę gładko, to szedłem ile wlazłem, żeby mi ta opona się nawypełniała siłą odśrodkową. Dojechałem maksymalnie, myślę, trudno. Cóż, no skoro już tak się stało, to przynajmniej mam tę satysfakcję, że dojechałem cały ten odcinek. Mimo że nie mogłem podjechać na wiele wydm, musiałem skręcać tylko w prawo, takimi paciorkami jechałem. Po drodze kilka razy strach zajrzał mi w oczy. Wyprzedziło mnie wielu kładowców, byłem w pewnym momencie czwarty, później piąty, później dwudziesty i później znowu dwunasty, dziesiąty, chyba ósmy. Znowu w górę i znowu pip! Nie wiem, jakie są dokładnie wyniki, ale sądzę, że przyjechałem siódmy albo ósmy. Szkoda trochę, bo pewnie około godziny mógłbym przyjechać wcześniej, może nie całą godzinę. No ale trudno, taki jest Dakar. Czasem trzeba dostać po uszach i to było właśnie dziś. Albo muszę pip!